Józef Mackiewicz Lewa Wolna Odcinek Piąty Karolowi szkoda było dziadziunia, a jednocześnie zdumiał się, że zarówno matka, ciotki, jak on sam zachowali się właśnie tak, jak dziadek przepowiedział. Mało o nim wiedział. Kiedyś, nie tak dawno, zapytał, czy brał udział w powstaniu w 1863 roku. Nie odpowiedziała pani Alicja był za stary miał wtedy czterdzieści trzy lata a później dodała twój dziadek był wielkim realistą i mądrym człowiekiem powinieneś brać z niego przykład jeszcze raz zamyślił się o dziadku gdy nazajutrz po wyjeździe pana Morwida zaszedł do pokoju bibliotecznego i patrzył na grzbiety książek i zdawało mu się że one patrzą na niego poprzez zakurzone szkła szaf są dwa rodzaje kurzu Kusz, który osiadł, znalazł sobie miejsce i leży od dawna, oraz kurz, który dopiero się wznosi, by szukać swego miejsca. Leży najbezpieczniej na starych książkach, które niełatwo jest ścierać. Wznosi się najskuteczniej spod kopyt końskich. Ale na to w tej chwili trzeba czekać, aż śnieg stopnieje. mróz się ulotni i podeschnął drogi. Zaczęło się coś dziać przyszedł raptem leśnik gajowy w zaśnieżonych butach smoknął ciosie wikcie w rękę i zapytał to jak teraz żyć będziemy panienko no jak jak tak jak dawniej lepiej niż dawniej zawołała z drugiego pokoju pani alicja rozkładając pasjans bez cara no od słyszy leśnik. — Moja ciocia mówi, że nawet lepiej, a poza tym to wszystko to samo — wzruszyła ramionami. — Ja tak mówię. A ot ludzie po pustemu gadają, że zupełnie inaczej już będzie. Gdy wyszedł i włożył zajęczą z uszami czapkę, odwiązywał konia, sadowił się w sanki, naciągał rękawice kożuchowe i podbierał lejce, by wracać do domu — Wiedział już, że tak jak dawniej nie będzie. Nie wiedział tylko, skąd ma tę wiedzę, bo nie mógł wiedzieć, że wielkie przełomy powstają często właśnie z pustego ludzkiego gadania. Zaczęło się coś dziać. Chłopi wyrywali zakopane do ziemi karabiny, które pozbierali podczas odwrotu armii rosyjskiej przed trzema laty. Pierwszym nieskrystalizowanym jeszcze i nienazwanym odruchem była ich kontrrewolucja przeciwko rewolucji bandytyzmu i jej cichym wspólnikom powsiach, to czego nie mogła dokazać żandarmeria niemiecka w ciągu lat chłopi załatwili teraz w MIG, choć nielegalnie, gdy tylko władza okupacyjna zaczęła wietrzeć i patrzeć przez palce na samodzielne poczynania ludności. Do lata 1918 roku chłopi wyłapali prawie wszystkich bandytów i sądzili samosądem. Sąsiad Ruczetty, ksiądz proboszcz Skrups Kelis, wielki znawca hodowli tuczników, który chodził wokół gospodarstwa w długich butach i w podkasanej sutannie, mimo to zawsze zbrukanej trochę u gnojem, wyczytał gdzieś w książkach o starolitewskim rzekomo obyczaju Wydobywania zeznań z oskarżonych. Procedura polegała na obnażaniu człowieka aż do spuszczonych poniżej kolan portek, po czym zgiętego w pałąk głową i nogami wpychało się w wielki homont używany dla wołów. Następnie homont zaciskano suponiem i w ten sposób plecy i tyłek człowieka tworzyły wypięte półkole o napiętej skórze. Po tym wypięciu Bito bykowcem, aż tryskający krwią winowajca, przyznawał się do winy i wydawał wspólników. Karol zajechał, był czegoś do starych dębów, gdy właśnie w sąsiedniej wsi, Bałdejkach, odbywał się chłopski sąd. Pójdziemy zobaczyć, zdecydował Ruczetta. W izbie bogatego gospodarza siedziało pod strażą chłopską kilku oskarżonych, w tym jedna kobieta. Główny bandyta trzymany był w chlewie, skuty końskimi pętami. Lewe oko miał wypłynięte, twarz i zmierzwione włosy na głowie pokryte zaschniętą skorupą krwi. Trudno było rozpoznać rysów. A jednak Karol poznał go od razu. Nie mógłby powiedzieć po czym, ale poznał tego, któremu dał kiedyś chleb i trzy ruble. Bandyta nie poznawał nikogo. — Chodźmy stąd — Powiedział dlaczegoś szeptem i wyszli. Na dziedzińcu tłum gapił się. Kończyła się właśnie kolejna egzekucja w Homoncie. Była krótka, bo wzięty na spytki mały, chudy człowieczek, lisich oczach, zeznał szybko, u kogo chowane były zrabowane rzeczy. Już wyszli za opłotki, gdy Ruczetta, spojrzawszy za siebie, zatrzymał się nagle i zawrócił. Poczekaj, babę teraz zalaną łzami, siniałą ze strachu, nie starą jeszcze, ale z obwisłymi piersiami obnażono do goła. Tłum ciekawych z chichotem i pogwizdywaniem stanął tak ciasno kołem, byle lepiej widzieć, że z poza ściany pleców trudno było coś dojrzeć. Gdy zaczęto ją bić, dochodził bardziej pisk i kwik jakby bitego prosiaka, aniżeli ludzki krzyk czy jęki. U wylotu wsi, wracając, Spotkali proboszcza. Ruczetta zmarszczył brwi. Niech będzie pochwalony na wieki wieków. Ksiądz proboszcz powinien zakazać tego. Sąd ludu, sąd Boga, odpowiedział rozkładając ręce. Głos ludu, głos Boga. Cóż począć, moi panowie? Przecież rabowali wdowy i sieroty zmieniałam wszelkiego. Poszli dalej, milcząc. Ot, ten ksiądz! odezwał się Ruczetta. — Od ścierwo! I chodź do takiego do spowiedzi. Przecież nie może być większego ścierwa na świecie. — Kto to wie? — odpowiedział dziarsko Karol, przybierając pozę człowieka znającego życie. — Nie, nie może. Pojadę jutro do dziekana, pojadę do Szadowa i powiem dziekanowi, co za czarna świnia siedzi na probostwie. — Być może, gdyby tego nie postanowił... Losy Karola Krotowskiego i Wacława Ruczetty potoczyłyby się innym jakimś trybem niż tym właśnie, jakim się potoczyły dalej. Księdza dziekana Wacław nie zastał w Szadowie, ale w tej chwili nie było to już ważne. Spotkał bowiem na ulicy swego dawnego kolegę z szawelskiego gimnazjum Wilmonta, syna aptekarza w Szadowie i w pierwszej chwili stanął jak wryty. Czapka angielskiego kroju z połyskującym w słońcu okutym daszkiem o jaskrawo-amarantowym otoku. French ciemnokawowy. Białe etyszkiety, granatowe, kawaleryjskie galife z szerokim lampasem, buty oficerskie z ostrogami. Wesoła, sprężysta postawa kawalerzysty ze znakiem polskiego orła nad czołem. W sekundę. Stanęły w oczach wyobraźni legendy patriotyczne, powieści historyczne wyczytywane w dzieciństwie. Widok ten ożywił drzemiące tradycje bardziej niż wszystkie dotychczasowe wiadomości o odradzającym się w dalekiej koronie państwie polskim. Wiadomości, które Rucetta uważał za w stylu przyjmować ze szczerym czy też robionym sceptycyzmem. Nade wszystko jednak poczuł ukłucie męskiej zazdrości, by tak wyglądać i tak dzwonić ostrogami jak ten tu. Wilmont szczerze ucieszył się ze spotkania. Wrócił do domu z dalekiego Bobrujska dopiero przed kilku dniami. Był podczas wojny w wojsku rosyjskim, a w końcu 1917 roku przeszedł do nowo sformowanego... Pierwszego Korpusu Polskiego, generała Dowbór Muśnickiego. Walczyli z Bolszewikami w miniszczyźnie, ale gdy Niemcy ruszyli naprzód i zajęli tamte tereny, zażądali od Dowbora rozwiązania Korpusu. W maju 1918 stanął układ. Korpus został rozbrojony, a wszyscy żołnierze i oficerowie otrzymali prawo zachowania pełnego munduru i powrotu do domu. Ach, bez końca można by opowiadać, zakończył. Długo w domu siedzieć nie będę, możesz być pewien, zmrużył znacząco oko. Co tam u Was słychać? Chodź do nas na obiad, stary się ucieszy. Ojciec, aptekarz, znany był za młodu, z trybu życia dosyć niestatecznego. Przed laty jednak doznał moralnego wstrząsu, skutek strasznej pomyłki, której się dopuścił babie ze wsi, dla jej chorego dziecka dał pod wpływem zamroczenia po nocnej libacji zamiast chininy strychninę kupowaną u niego głównie dla trucia lisów. do rozprawy kryminalnej nie doszło wtedy omyłkę mu darowano od tego jednak czasu przeistoczył się zupełnie a z biegiem lat stał się cenionym za powagę i rozsądek powszechnie szanowanym w okolicy z fajansowej wazy Malowanej w nieokreślone kwiaty buchała para. Aptekarzowa rozlewała do talerzy grochówkę. Syn, po raz nie wiadomo który, opowiadał w obecności rodziców niezwykłe koleje losów wojennych, co nieco koloryzując. Ruczetta chciał dla przydania sobie powagi okazać dystans sceptycyzmu, ale mimo woli wchłaniał milcząc opowiadanie. — Zaleliśmy sadła za skórę czubarykom! Ale też i gadom chłopom, co się rzucali grabić dwory. Oj, daliśmy im w dup... O, przepraszam, żołnierz to się ciągle zapomina. Nie darmo, mówili potem, nie ma bolsz Haliery, czym je lechjaniery. Jednej tylko rzeczy nie mogę zrozumieć, przerwał mu ojciec. W jaki sposób ta święta ruś? O, tyle już... Słyszałem opowiadań i słucham Twojego, a wciąż nie mieści mi się w głowie, jak ludzie przez wieki tysiąclecia wielbiący Boga i wiarę świętą setkami lat budujący świątynie, klasztory, bijący pokłony ziemne przed obliczem Matki Bożej, idący setki wiorst boso w pielgrzymkach, aby ucałować gdzieś relikwie, raptem z dnia na dzień przystali masowo do takiej partii, która Pali świątynie, depcze ikony, zabrania wiary w Boga i morduje kapłanów. Więc co? Więc to wszystko dotychczas nic nie znaczyło? Bo jak słyszę, nawet wśród tych, którzy występują przeciwko bolszewikom, hasło obrony wiary stoi gdzieś na szarym końcu. Powiedział to wszystko ładnie, spokojnym tonem, w zaokrąglonych zdaniach. Syn uczynił bezradny ruch ręką. To jest jak zaraza. Papa rozumie. Jak choroba jakaś. No, rozumiem dobrze, ale to znaczy, że święta wiara nie jest żadną odtrutką na tę chorobę. Te zarazę, czy tak? Rucetta wtrącił. A pan myśli, że u nas nie będzie to samo, jak się tylko ruszy? Oho, ludzie. Po cóż więc tylu umierało w wiekach minionych za wiarę? Może niepotrzebnie? wzruszył ramionami syn. Co ty mówisz? Zawołała matka. Aptekarz zasępił się. Po obiedzie Wilmont zabrał Wacława do swego pokoju i, zniżając głos, powiedział: Słuchaj, dobrze, że Ciebie spotkałem. Jest rzecz taka. Gdzieś koło Białego Stoku formuje się właśnie litewsko-białoruska dywizja Wojska Polskiego. Ja mam tajny mandat werbowania chłopców i przesyłania tam, tylko cichaczem. Ruczetta przyjemnie był poruszony tą pierwszą w swoim życiu konspiracją, ale zapytał. Cichaczem? Przed kim? No wiesz, dziś, przede wszystkim Niemcy, Litwini. Białorusin? pojawiam kto. Każdy organizuje się i każdy ciągnie w swoją stronę, a przeszkadza innym. Ty myślisz, że i w Szadowie nie ma takich, co na mnie dybią? Ale... O! Podszedł do stołu i wyjął z szuflady pistolet systemu Mauser. Udało się przemycić. A, szczerze mówiąc, patrzyli przez palce. Wacław z respektem i udanym znawstwem oglądał broń. A... A powiedz mi tak, między nami, chłopcami, jak się tak naprawdę właściwie żyje w tym wojsku? Była to pierwsza szczera między nimi rozmowa. Wilmont schował pistolet, rysy jego twarzy się odprężyły, napięte muskuły policzków jakby opadły trochę, być może nawet cień zniechęcenia pojawił się w oczach. Z kuchni dochodził jeszcze zapach przysmażanej cebuli. Między nami tak jak wszędzie w życiu. Trzeba umieć sobie dawać radę. Jeden lepiej, drugi gorzej. W tłumie jesteś, nie sam. Tak zresztą jak w życiu. Dzień długi. Odcinek szósty Słychać było, jak w aptece dzwoniły drzwi wejściowe przy otwieraniu od ulicy. Wilmont wrócił do omawiania sprawy. — Mnie... Jest osobiście trudno teraz rozjeżdżać, bo akurat mojemu staremu musiała oźrebić się kobyła. Nie rozporządzam komunikacją chwilowo. Ale ty wiesz, od kogo zacznij? Od Janka Wintowta, pamiętasz? Hmm, no jakże. Przecież na jednej ławce szkolnej siedzieliśmy w szawlach. Słyszałem, że wrócił i nawet chcą go ściągnąć do dorszan. — Ktoś poradził na korepetytora dla Karolka Krotowskiego. — A ten Karolek ile ma lat? — Siedemnaście coś. — Ciągnij i tego Karolka. — Kogo uważasz? — Ale przede wszystkim rozmawiaj z Jankiem. On to może zorganizuje najsolidniej i na spokojno. Zawsze, pamiętasz, był rozważny chłopiec. Głupstwa nie zrobi i nie podprowadzi. Onegdaj właśnie dowiedziałem się, że wrócił. Spotkałem go tylko raz w Rosji przypadkowo. Był na uniwersytecie, a później poszedł do wojska. Ale te jego wietliszki cholernie daleko stąd. Rozdział 5. Dnia 25 października Starego Stylu, a 7 listopada według kalendarza Gregoriańskiego, 1917 roku, bolszewicy... Zdobyli władzę w Petersburgu. O godzinie 14:35 minut trzydzieści pięć lew Trocki otworzył nadzwyczajne posiedzenie sowietu stołecznego. W kilka minut później wszedł na trybunę owacyjnie witany Włodzimierz Lenin. Towarzysze, otwiera się nowa era historii. Pierwszym zadaniem chwili jest położenie kresu wojnie. Ale, żeby skończyć z wojną, związaną z każdym ustrojem kapitalistycznym, trzeba skończyć z kapitalizmem. My posiedliśmy dziś tę siłę organizacji mas, która zwycięży wszystko i poprowadzi proletariat do rewolucji światowej. Towarzysze, niech żyje socjalistyczna rewolucja światowa! Burza oklasków strząsnęła salą. Dziewiętnaście dni później towarzysz Avram Krylenko, mianowany wodzem naczelnym wojsk rewolucyjnych, wysłał parlamentariuszy do kwatery niemieckiego generała Hofmeistra, dowódcy dywizji. Była godzina osiemnasta minut trzydzieści, dwudziestego listopada. Hofmeister milcząc wysłuchał delegatów, którzy przyszli z propozycją natychmiastowego zawieszenia broni i spojrzał na zegarek. — Do północy dnia dzisiejszego będziecie mieli, panowie, odpowiedź. Nadeszła istotnie wkrótce. Naczelne dowództwo niemieckie zgadza się na propozycję. Termin rozpoczęcia rokowań — drugiego grudnia. Miejsce — Brześć Litewski. Ówczesna siedziba kwatery głównej Oberost Feldmarszałka księcia Leopolda Bawarskiego. Do prowadzenia rokowań, feldmarszałek wyznaczył generała Hoffmana. Ze strony bolszewickiej przybyli do Brześcia towarzysze Joffe, Kamieniew i Karahan. Dnia 5 grudnia uzgodnione zostały preliminacyjne punkty zawieszenia broni, które miałyby nastąpić 15 grudnia. Każdy dzień jest dla nas ważny. Każda godzina, mówił Lenin i Trocki się z nim zgadzał. Spieszyli się. Zanim podpisana została umowa o zawieszeniu broni, Lenin wydał odezwę do robotników i żołnierzy niemieckich. Spieszcie nam na północ. Bierzcie sztandar pokoju w wasze ręce. Spieszcie do walki o pokój w waszym własnym kraju. Niech żyje międzynarodowa rewolucja socjalistyczna! Zawieszenie broni zostało podpisane 17 grudnia, a 22 grudnia rozpoczęły się rokowania o zawarcie formalnego traktatu pokojowego. W artykule drugim proponowanego pokoju Niemcy powołując się na deklarację Lenina do narodów Rosji o prawie samostanowienia tych narodów, zażądały wydzielenia z granic byłego Imperium Rosyjskiego Polski, Litwy, Finlandii, Łotwy, Estonii i Białorusi. Nie wspominając o Ukrainie, której prowizoryczny rząd narodowy uznali i z którym pertraktowali ponad głowami delegacji sowieckiej. Bolszewicy zastosowali taktykę przeciągania rozmów dla wygrania na czasie i wzmożenia propagandy komunistycznej w Niemczech. W tym celu w myśl instrukcji Lenina przewodnictwo delegacji sowieckiej w Brześciu objął Trocki. Trockiemu udało się istotnie wykorzystać przeciągające się rokowania dla rozwinięcia międzynarodowej propagandy bolszewickiej. Ale zawiodła ona oczekiwania. Wprawdzie doszło w najbardziej kryzysowym dla Niemiec momencie do proklamowania w dniu, 28 stycznia 1918 roku strajku 400 tysięcy robotników fabryk amunicyjnych, głównie w Berlinie i Monachium, gdzie ustanowiono nawet rady robotnicze na wzór bolszewicki, jednakże do rewolty armii i rewolucji powszechnej nie doprowadzono, a strajk zakończony został bezkrwawo. Generał Hoffmann, naciskany przez rząd i naczelne dowództwo niemieckie. Trzasnął na posiedzeniu konferencji pokojowej pięścią w stół. Albo, albo moi panowie, Trocki udał obrażonego. Wtedy Niemcy wystosowali do rządu sowieckiego formalne ultimatum. Było to dnia 9 lutego. W Centralnym Komitecie Partii zawrzało dyskusji na temat, co robić. Lenin Aż ochrypł od przekonywania towarzyszy, że wszystko jest nieważne. Ważna jest tylko rzecz jedna: utrzymanie się bolszewików przy władzy, uratowanie tej władzy za wszelką cenę, za cenę zawarcia każdego, najbardziej nawet haniebnego pokoju. Nie chodzi ani o prestiż, ani o terytoria. Chodzi o rewolucję światową, która i prestiż. I terytoria przywróci. Chodzi o wygranie na czasie. Nie przekonał jednak większości. Troski wysuwał tezę ani wojny, ani pokoju. Bucharin, Piattakow, Preobrażeński i Radek przemawiali za podjęciem zaraz wojny rewolucyjnej. Ale, żeby wojnę prowadzić, trzeba mieć żołnierzy. A tych żołnierzy nie było, gdyż większość poszła do domów dzielić ziemię dworską. A tych, co jeszcze byli, nie można było przeciwstawić potężnej armii niemieckiej. Tymczasem 18 lutego wojska niemieckie ruszyły naprzód, nigdzie na swej drodze nie napotykając oporu. Gdy wiadomość o tym nadeszła do Petersburga. Tegoż dnia rano zebrał się Komitet Centralny, aby raz jeszcze przegłosować nagły wniosek Lenina o zawarcia pokoju za wszelką cenę. Po stronie Lenina opowiedział się jak zawsze najpilniejszy jego uczeń i zawsze mu wierny Józef Stalin, poza tym jeszcze czterech, razem więc sześć głosów. Ale siedem głosów było przeciwko. Trocki głosował przeciwko. To było w godzinach rannych. Do wieczora nadeszły wieści, że Niemcy szybko posuwają się naprzód i w dalszym ciągu nikt nie myśli stawiać im oporu. Zwołano drugie posiedzenie nadzwyczajne, na którym Lenin postawił zmodyfikowany wniosek natychmiast zgłosić ofertę pokojową. Tym razem głos Trockiego przeważył na korzyść wniosku. Ofertę wysłano. Na odpowiedź czekano cztery dni. Nadeszła 22 lutego. Niemcy żądali wycofania się bolszewików z Estonii, Łotwy, prawie całej Białorusi, całej Ukrainy. Linia ich okupacji terytorialnej miała przebiegać tak głęboko, że ci z członków CK, którzy nie potrafili jeszcze myśleć wyłącznie w kategoriach rewolucyjnych, a popadali w błędy starych pojęć, uznali warunki niemieckie za nie do przyjęcia. Jakże to? Ogłosiliśmy światu hasło pokoju, bez aneksji i odszkodowań, a teraz, pierwsi mamy podpisywać haniebny pokój, który dwadzieścia siedem terytorium dawnej Rosji oddaje de facto pod aneksję Niemiec? Zebranie CK partii zwołane dla rozpatrzenia niemieckich warunków należało do najbardziej dramatycznych. Chwilami zdawało się, że partia rozpadnie się od wewnątrz. Napięcie doszło do zenitu, gdy głos zabrał Lenin. Towarzysze, zaklinam was, zrozumcie wreszcie, Niemcy idą na Piter. Nas jest za mało. Za trzy tygodnie nie pozostanie po nas śladu. Musimy za wszelką cenę wygrać na czasie. A żeby wygrać na czasie, musimy oddać przestrzeń. Nawet bardzo dużą przestrzeń. Tu? Padały zarzuty, że przyjmując warunki niemieckie, będziemy tworzyli coś w rodzaju bloku pierwszej republiki socjalistycznej i z imperializmem niemieckim przeciwko innemu imperializmowi. Nie zawieramy żadnego bloku. Nie posuniemy się nigdzie tak daleko, by podważało to władzę socjalistyczną lub rzucało na nią piętno. Ratując siebie, wykorzystujemy tylko waśń między dwoma imperializmami w ten sposób, że w końcu oba przegrają. Na pokoju brzeskim Niemcy nie zyskają nic oprócz kilku milionów pudów zboża. Przyniosą natomiast sami do siebie rozkład bolszewicki, my zaś wygrywamy na czasie, w ciągu którego zaczniemy tworzyć armię czerwoną. Nawet utrata Ukrainy będzie do naprawienia, aczkolwiek za wielką i ciężką cenę. Ale główna rzecz, że to na co liczą nasi wrogowie, bankructwo władzy radzieckiej w Rosji nie nastąpi. Właśnie ten czas, który historia da nam na pieredyszkę, na wytchnienie wyzyskamy na to, aby się wzmocnić. Wygramy tempo, wygramy nieco czasu, za który oddamy przestrzeń. Towarzysze. Podpisując spokój z Niemcami, złożymy w ofierze drugorzędne z punktu widzenia socjalizmu, interesy Rosji. Tak, jak je się rozumie w przeżytym sensie patriotycznym. Ofiary drugorzędne, Niemcy z całej duszy nienawidzą Anglii. Nienawidzą oni również bolszewików, ale zwabimy ich w pułapkę i Niemcy w nią wpadną. W śmiertelnej ciszy oddano pod głosowanie propozycję Lenina przyjęcia warunków niemieckich. Za natychmiastowym podpisaniem pokoju padło siedem głosów. Lenin, Stalin, Zinowiew, Swierdłow, Stasowa, Sokolnikow i Smilga. Trocki, Krestiński, Dzierżyński i Jofe powstrzymali się od głosu. Przeciwko podpisaniu pokoju padły cztery głosy: Bucharin, Bubnow, Łomow i Urycki. Dnia 3 marca 1918 roku pokój został podpisany w Brześciu litewskim. W wyniku tego pokoju wojska niemieckie zajęły kraje bałtyckie, Białoruś, Ukrainę, doszli do Dniepru, zajęli Kijów, Taganruk, podeszli prawie pod Petersburg, wkroczyli na Krym, sięgnęli do brzegów kozackiego Donu. W Rosji już dawno trwały krwawe zmagania z kontrrewolucją. Po tej stronie linii niemieckiej Miliony ludzi przycupnęły na razie w oczekiwaniu i przeczuciu czegoś, co może jeszcze nastąpić. Tylko zawodowi działacze i politycy, wybiegający zamiarami ku przyszłości lub z wewnętrznego popędu do realnej polityki, rozwinęli nie zawsze zrozumiałą dla pospólstwa krzątaninę. Kurlandzka Rada Krajowa obwołała swoim księciem udzielnym cesarza Wilhelma II – Litewska taryba szukała króla wśród książąt niemieckich. Grupa działaczy białoruskich chciała monarchicznej Unii z Niemcami. Na Ukrainie hetmanił z ramienia niemieckiego sztabu generał Skoropacki, a taman przewielkiego wojska duńskiego generał Krasnow słał poselstwo do Berlina. Fiński marszałek Mannerheim ubiegał się o pomoc von der Golca. Pod okupacją niemiecką organizowali się Estończycy i Łotysze, a nawet Rada Regencyjna Polski reprezentowała de jure monarchię związaną z państwami centralnymi. Odcinek siódmy. W tymto czasie śpiewano w Rosji piosenkę: Na Ukrainie jest swój hetman, u Polaków król a u ruskiego narodu ni to jankiel, ni to sról. Bo w Rosji wszystkie rzeczy się przewracały, a winę za ten przewrót w ogólnej niewiedzy zwalano na Żydów. Ale i za falochronem niemieckim, w szerokim pasie od oceanu lodowatego po Morze Czarne, pod zewnętrzną powłoką reprezentacyjnych deklaracji nie udało się nic. Nie układało się ani łatwo, ani zgodnie. Był to pas jedyny w swoim rodzaju, a tym różniący się od reszty Europy, że w żadnym z jego krajów, od Finlandii po Ukrainę, warstwa wyższa, szlachecka, dotychczas panująca, nie mówiła tym samym językiem, co warstwa niższa, chłopska. Stąd mnożyły się trudności i powikłania haseł. Każdy na zielonym suknie hucznych stołów dyskusyjnych starał się zagarnąć palcami tyle mapy. Iż nie mógł nie potrącić przy tym sąsiada. Jedni wychodzili z założenia Kujus regio eius natio, inni pędzić won tych, którzy nami dotychczas rządzili. Każdy będzie pisał później historię wypadków o tych targach i przetargach, o których miliony niepytanych ludzi nie wiedziało nic zgoła, a często i wiedzieć nie chciało. Stąd historie te wzajemnie się pokrzyżują i zniekształcą. Tylko bolszewicy pisali historię prostolinijną. Nie było bowiem pomiędzy nimi sporów ani o ziemię, ani o język, ani o narodowość, ani o religię. Nie kryli się z tym, że im chodzi wyłącznie o rewolucję. I jeżeli się spierali między sobą, to tylko o najlepszą taktykę, która do zwycięstwa tej rewolucji prowadzi. Dlatego Ludzie nieświatli mówili zaraza, na tej podstawie, że podobnie jak nie rozeznać gołym okiem bakcyla choroby, tak nie rozeznać było na oko bakcyla rewolucji, który zarażał człowieka, niezależnie od jego narodowości, stanu, wyznania i wykształcenia. Ludzie mówili, że bakcyl tej zarazy przewieziony został do Rosji w zaplombowanym wagonie przez tych samych Niemców. Że teraz zmuszeni są utrzymywać przed nią kordon sanitarny. Ludzie, nawet po niektórzy światli, dochodzili do przekonania, że wzruszenie ramion lub stuknięcie palcem w czoło lepiej tłumaczyć można to, co się dzieje, niż artykuły polityczne w gazetach. W listopadzie 1918 roku kordon pękł. To co potem zaszło na tych ziemiach, było więc praktycznie nie tyle bezpośrednim skutkiem rewolucji bolszewickiej z 7 listopada 1917 roku, lecz bezpośrednim skutkiem rewolucji niemieckiej z 9 listopada 1918 roku. Cesarskie Niemcy pokonane zostały na zachodzie i dnia 11 listopada 1918 roku. Zmuszone do kapitulacji i podpisania podyktowanych im przez zwycięzców warunków zawieszenia broni. Wszelako, paragraf dwunasty tych warunków, który nakazywał wprawdzie Niemcom natychmiastowe wycofanie ich wojsk z Austrii, Węgier, Bułgarii i Turcji, nakazywał im jednocześnie pozostawić, zostać tam, gdzie stali w Rosji tak długo, dopóki alianci ich przebywanie tam będą uważali za, pożądane ze względu na wewnętrzną sytuację tych terenów. W ten sposób kordon regularnych wojsk niemieckich, osłaniających przed rewolucją bolszewicką od Narwy pod Dniepr, miał być utrzymany w dalszym ciągu, tym razem w dyspozycji zwycięskich mocarstw zachodnich. Ale nie stało się zadość paragrafowi dwunastemu. Dwa dni przedtem, 9 listopada, w Niemczech, Wybuchła rewolucja i od razu zaczęła przerzucać się na wojska polowe. Zwoływano mityngi, powstawały rady żołnierzy, gdzieniegdzie zrywano oficerom epolety, znaki bojowe, krzyże. Wiele oddziałów z czerwonymi kokardkami na mundurach, wypowiadając posłuszeństwo dowódcom, demonstracyjnie ruszyło do domów. Kordon wschodni zaczął się kruszyć, Łamać i odtaczać w bezładzie na zachód. Tylko bardziej zdyscyplinowane jednostki zatrzymały się gdzieś na linii Niemna. Dnia 13 listopada 1918 roku bolszewicy unieważniają postanowienia pokoju brzeskiego i ruszają na podbój świata. Rozdział szósty w dorszanach panował tego rodzaju nastrój rozdrażnienia, który graniczy z przygnębieniem. Nie jest przyjemnie nie wiedzieć w jakim państwie, w jakim ustroju, z jakim obowiązującym językiem urzędowym, ba, w jakich warunkach materialnych będzie się żyło jutro. Najgorzej, że nikt nie mógł powiedzieć na pewno, czego chcą wojska, które Pojawiają się na miejsce wycofujących się Niemców. Jakiegoś generała Belmont-Awałowa? Jakiegoś księcia Lievena? Skąd się wydzieliły oddziały von der Golca? Czy Anglicy istotnie zajęli porty bałtyckie, czy nie? Kto urządził pogrom Żydów w szawlach? Jaki będzie program agrarny Nowej Litwy, która usiłuje organizować państwo zupełnie nowe? Czy też ziemie te wrócą do Rzeczypospolitej przedrozbiorowej? Zenio Karaś, który przyjechał właśnie z Kurlandii, absolutnie nie potrafił na przykład wytłumaczyć, co to jest ten rząd łotewski Nedry w Libawie i dlaczego zwalcza go jakiś inny rząd łotewski. Ulmanisa w Rydze. Pan Hręcewicz, który po powrocie z Rosji dłuższy czas przebywał w Wilnie, na stawiane pytania dawał najbardziej dzikie odpowiedzi. Twierdził, że Polacy Litewską Radę Narodową. Ta rybę nazywają Ta Ryba w śmietanie. od nazwiska jej przewodniczącego Smetony, zaś Litwini przeinaczają nazwisko naczelnika państwa polskiego Piłsudski na półsuczki. O jakiego to Piłsudskiego chodzi? dziwiła się pani Alicja. E, o tego, co napadał na pociągi? Ponad tym wszystkim jednak wisiało pytanie, czy bolszewicy, którzy grabią dwory, mordują księży i ponoć palą kościoły, przyjdą czy nie przyjdą? W najwyższym stopniu denerwujące było wysłuchiwanie niekończących się sporów, relacji, fantastycznych przypowieści i wiadomości, o których żaden człowiek nie wiedział, czy są prawdziwe, czy fałszywe i w jakim stopniu. Ale z dwojga złego lepsze było stykać się z ludźmi, których gadanie przyprawiało o migrenę, niż siedzieć odciętym od otaczających plotek, jak w worku na głowie. Niepewność przyszłości stwarza niechęć do teraźniejszości. Do jesiennej orki wyszły jeszcze pługi parokonne, ale gdzie orano i jak o rano, tym się już mało kto interesował. Bo niby wszystko szło starym rozpędem, ale jak to trafnie ktoś zauważył, po omacku. I mieli chyba rację chłopi po wsiach, którzy mówili Nieważne jest, kto będzie rządził, ważne jest, czy da żyć, czy nie da żyć. Wacław Ruczetta nie od razu zaczął od Janka Wintofta, jak to ustalili z Wilmontem. Deszcze jesienne rozmyły drogi, zamieniając niektóre w grząskie błoto, a do wietliszek był spory kawał. Odkładał z dnia na dzień, a tymczasem na własną rękę odwiedził niektórych bliższych sąsiadów. Na ogół nie napotykał nigdzie większych trudności w przekonaniu tych, których usiłował przekonać, że trzeba jechać do Wojska Polskiego. Trudności stwarzał dopiero moment ustalenia terminu wyjazdu. Prawie każdy bowiem miał jeszcze coś do załatwienia, do zrobienia, słowem, coś takiego, co go jeszcze trzyma. Bywa jak skroplami deszczu, które. Zawisłe na mocnym konarze długo nie dadzą się odeń oderwać, zanim nie wstrząśnie nim późniejszy, silniejszy podmuch wiatru. Pewnego ranka niebo się przetarło, dzień zapowiadał się pogodny, słoneczny nawet. Ruczetta takazał założyć do pojedynki, zjadł śniadanie, włożył ciepłą swoją burkę i zapalając papierosa pojechał w tym miłym nastroju, w jakim się jedzie w jasny poranek, wypoczętym koniem, w niespiesznej, a dobrej sprawie, pewnym będąc gościnnego przyjęcia. Z Jankiem Wintoftem nie tylko dzielił czas jakiś ławkę w gimnazjum szawelskim, ale się z nim szczerze zaprzyjaźnił. Janek był wprawdzie starszy, ale może właśnie dlatego imponował zrównoważeniem i rozsądkiem. Syn, tak jak on, właściciela niedużego folwarku był bardzo wysoki i jak to często bywają ludzie ponad miarę wyrośli fizycznie z natury dobroduszny później drogi ich się rozeszły i ograniczyły do sporadycznych ale zawsze bardzo przyjaznych spotkań od wybuchu wojny nie widział go ale słyszał że janek studiował na uniwersytecie petersburskim czy, czy nawet go ukończył i Znalazł się w wojsku w randze proporszczyka rezerwy, a teraz wrócił do rodzinnego folwarku. Młodszego jego brata, Piotra, nie znał prawie zupełnie. Zastał starego kolegę, jakim go sobie wyobrażał. Duża, łagodna sylwetka, a jednocześnie postawna i silna. Przyodziany, jak większość dziś przybywających z Rosji, w długie oficerskie buty, spodnie galife i... French koloru ochronnego. Przywitali się też, jak tego się spodziewał, serdecznie, trochę i owialnie. No, zaczęli naturalnie od starych wspomnień. Pomówili o przejściach ostatnich lat, ale tu Wintoft raczej słuchał, niż opowiadał, zbywając własne ogólnikami. — Przenocujesz? — zapytał raz, przerywając pytanie Wacława. — Nie, chcę jeszcze przed nocą wracać. — Słuchaj, Rzecz jest taka, zaczął Ruczetta, zniżając głos i wyłożył mu cel swej wizyty. Wintoft wysłuchał do końca, siedząc najpierw, później przechadzając się po pokoju. W milczeniu z rozwagą stawiał swe ogromne stopy, jakby dobierał odpowiedniej deski w podłodze, gdy Wacław skończył, przesunął kilkakrotnie ręką po włosach. Bo ja wiem, bo ja wiem, — Nie można tak siedzieć — dorzucił Wacław. — Trzeba coś robić. — Tak, owszem. Ale po czyjej stronie? Rucetta w pierwszej chwili nie zrozumiał. — Jak to po czyjej stronie? W następnej jednak oniemiał, otworzył usta w zdumieniu i dopiero gdy Janek w dalszym ciągu milczał, przemierzając spokój, odezwał się z nienaturalnie wymuszonym uśmiechem. — Co ty... Pod tym rozumiesz. A wiesz, że ja nie wiem, bronić starego porządku, czy to po rosyjskiej, czy polskiej, czy po jakiejś innej stronie? Czy to warto? Dlaczego nie warto? No bo ja wiem, Ruczetta przypomniał sobie aptekarza Strzadowa. Ten porządek ma za sobą dwa tysiące lat. Powiedział wciąż z wymuszonym uśmiechem. Jak tam było w pierwszym tysiącleciu nie jest zupełnie pewne, ale to nieważne. Drugi tysiąc też wystarczy. Zgoda. No tylko co z tego? Co z tego za wniosek? Nastało kłopotliwe milczenie. Nie spodziewałem się zaczął Wacław. Dawnośmy się nie widzieli, czy. Przepraszam, ojciec twój, — Też tak myśli, jak ty teraz? Hm. — To już Turgieniew zauważył, że synowie zazwyczaj inaczej myślą niż ojcowie. — No, tak się to jakoś przyjęło. Podszedł do okna i przez chwilę wyglądał milcząc. — Chcesz moją odpowiedź? — Proszę cię, nie gniewaj się, ale muszę się namyśleć. A ot i deszcz znowu pada — dodał dobrodusznie. A jaka piękna pogoda była rano! Ruczetta powstał i zmuszając się znowu do uśmiechu, podał rękę. Życzę nam wszystkim, aby twoje dzieci też myślały inaczej niż ty. Wintoft rozłożył bezradnie ręce, a Wacławowi podobał się jego własny aforyzm i opowiadał później wielokrotnie, jak zakończył tę niespodziewaną rozmowę. Odcinek ósmy. Z początkiem grudnia nastały silne mrozy. W tym czasie Wilmont przeziębił się i położył się do łóżka. W ostatniej chwili wynikła nowa przeszkoda, gdyż pani Alicja, niezbyt dotychczas dbająca o naukę syna, nieomal histerycznie uczepiła się myśli, aby się właśnie zabrał do nauki i odrobił czas stracony. Skoro Jan Wintoft, do którego posyłano, z Dorszan, — Odmówił udzielania mu korepetycji, to niech jedzie — upierała się — i próbuje zdawać egzamin do siódmej klasy gimnazjalnej w Wilnie, Mitawie, Rydze czy wreszcie gdzie chce. Ale Karol za namową Wacława sprzeciwił się stanowczo. W ten sposób i mimo wszystkie trudności zaraz po świętach 1918 roku wyjechali na wojnę Wacław Ruczetta, Karol Krotowski... I Józio Karaś, syn trzeciego Karasia, Antoniego Spilwiszek. Pilwiszek. Ciotki Wikcia i Waryńska, żegnając siostrzeńca, wyraźnie zmuszały się do okazania mu swego wzruszenia. Pani Alicja żegnała syna z suchymi oczami, szczerze zmartwiona swoim i jego losem. Wasiowa uczyniła trzykrotny znak krzyża świętego w powietrzu. Ewusia dowiedziawszy się że odjeżdża aż do Białego Stoku zawsze skłonna do przesady wykrzyknęła ojej to tak daleko że można i milion lat stać przyłożywszy rękę do oczu i nie wypatrzyć i byłoby to wsiadanie do sanek odbyło się w okolicznościach dosyć zwyczajnych dla tego rodzaju odjazdów gdyby nie audola zazwyczaj o powściągliwym ledwo zarysie uśmiechu dziokondy Raptem z drżącymi wargami przecisnęła się, bez respektu przez stłoczone narganku kobiety, i jawnie na oczach wszystkich, zdrywając mu rękawice z dłoni, współzgięta, gorąco przycisnęła do niej usta. Karol był tak zmieszany i zaskoczony, że nie wiedział nawet, jaki efekt mógł wywołać na obcych ten gest niezwyczajny. Nie pamiętał już, czy spuścił oczy, odwrócił wzrok, czy usiłował wyrwać rękę zawstydził się strasznie a później całą drogę wstydził się swego tamtego zawstydzenia droga do stacji kolejowej gdzie mieli się spotkać była miejscami zwiana ze śniegu kurz nawet przesypał białą pokrywę rdzawym nalotem płozy coraz to szorowały ogródę. broniek odwożący karola stajenny milczał zacięcie aż odezwał się ponuro mówiłem Jechać w kołach, a nie w płozach, ale nasz, ten ekonom, to też trzeba wiedzieć, człowiek. Rozdział Siódmy. To trwało bardzo długo, zanim dostali się do Białego Stoku. I byli tak zmęczeni podróżą w zmienionych warunkach, że jeszcze o godzinie jedenastej wieczór nikt z nich nie zdawał sobie sprawy, że to trzydziesty pierwszy grudzień i że za godzinę rozpocznie się rok tysiąc dziewięćset dziewiętnasty. W istocie. Nic na to nie wskazywało. Ani zapluty dworzec kolejowy, ani tłumy uchodźców skąd siś i dokąd si jadących, ani jak zwykle pozbawione wyrazu twarze kolejarzy bufet był pusty. Szynele żołnierzy niemieckich stare poszli do restauracji hotelowej obok dworca i tu dopiero uprzytomnili sobie przełomową datę na widok naiwnych festynów i girland z różnokolorowych papierków upiększających Sarę. Wielu gości było już pijanych. Ludzie siedzieli przy stolikach na powitanie symbolu, który nikogo w istocie nie przekonywał. Jacyś przejezdni, zamożnych rozpoznać było nie po stroju, a nawet nie po dobrze ogolonej twarzy, lecz po odrzuconych na krzesłach futrach i mocnych butach. W niszy koło okna oficer niemiecki, słuchając siedzącej obok damy, kiwał się w takt jej słów. Mundur miał wyszarzały ale zapięty na wszystkie guziki dama była w czarnym szalu i czerwonym kapeluszu policzki zaczerwienione od wina czy od różu. Kelner podbiegał do nich wyczyniając esowe ruchy między stolikami na twarzy jego malowało się zmęczenie i osiadło kilka kropel potu najbardziej przeszkadzała mu para która chciała tańczyć dziewczyna miała na sobie granatową suknię do ziemi on brązową marynarkę Obok spał starszy pan z głową na stole przy talerzu napoczętej zupy przed pustym krzesłem jego sąsiada który poszedł do toalety stał kielich napełniony nieperlącym się już szampanem przepchali się w głąb mijając duży stół przy którym zasiadała rodzina złożona z kilku kobiet i mężczyzn najwidoczniej przybyła z daleka obrus splamiony był winem debatowali nad tym gdzie ułożyć zasypiające dzieci co chwila ktoś potrącał girlandy z papieru, bądź głową, bądź gestem ręki, który miał podkreślać słuszność wypowiadanych słów. Było duszo. Za oknami parowała nocna odwilż. Grajek przy fortepianie, skrzypek i wiolonczelista przerwali muzykę, oczekując wybicia dwunastej godziny. W gwarze rozmów zaczął bić zegar. — Cicho tam! — krzyknął głośno ktoś z rogu sali panie i panowie dwunasta rok tysiąc dziewięćset dziewiętnasty głosy i brzęk szkła i naczyń ucichły niektórzy poczęli powstawać z miejsc z napełnionymi kieliszkami grajek uniósł już dłonie by uderzyć w klawisze skrzypek zagieł do góry łokieć trzymając smyczek w pogotowiu gdy raptem, uprzedzając ostatnie uderzenia zegara, zerwał się z nad stołu dobrze ubrany pana o szpakowatej brodzie i wąsach, o twarzy poblakłej i krzyknął gromkim głosem. Przeklęty niech będzie każdy ten, kto by zechciał odpuszczać grzechy minionego tysiąc dziewięćset osiemnastego roku. Przez krótki moment zapanowała na sali konsternacja. Tylko przez moment. Isteryk jakiś. A kto to? No, pijany człowiek, no i co? Oficer niemiecki przechylił się do damy i o co się zapytał. Ona, odpowiedziała, machnąwszy lekceważąco ręką, on odkiwnął głową, nie okazując zainteresowania. Muzyka w tej chwili zagrała. Gwar powstał na nowo, dziewczyna w granatowej sukni do ziemi wyszła na środek, żeby zatańczyć. Józio Karaś zasnął ze zmęczenia. Karol siedział osowiały i słuchał, nie słysząc gadaniny przy sąsiednim stoliku. Siedziało tam trzech panów, jeden w ciemnym ubraniu, drugi bez odznak, trzeci w pełnym mundurze polowym oficera rosyjskiego. W pasie, w rzemieniach przesuniętych pod naramiennikami z odznakami pułkownika. Widocznie jakaś delegacja jakiegoś kontrrewolucyjnego ruchu, przedzierająca się skądś aby przedłożyć komuś jakieś polityczne dezyderaty. Dyskusja musiała się toczyć już od dłuższego czasu. Teraz ten w cywilnym ubraniu nerwowo miesił w palcach kulkę chleba. Tamten we fręczu pochylił głowę i paznokciem rysował krótkie koła na obrusie, a mówił tylko pułkownik. Właśnie największe zafałszowanie historii wywodzi się stąd, że każdy lud musi być koniecznie... Z gruntu zdrowy, a tylko warstwa wyższa, chora. Masy muszą być koniecznie dobre, tylko przywódcy źli. Najbardziej oklepana piosenka na świecie. Czy słyszał ktoś kiedykolwiek inną relację z jakiejkolwiek wojny jak ta, że żołnierz był z natury wyśmienity, a zawinili tylko oficerowie dowódcy sztaby? — Góra — powiadają — była nadgniła. — Naturalnie, bywa, ale bywa bardzo często właśnie odwrotnie. A ja panom powiem, że wojny przegrywają najczęściej nie złe sztaby, nie źli dowódcy i nie złe zaopatrzenie, a źli żołnierze. — Przegraliśmy kampanię z Niemcami od 14 do 17 roku — po prostu dlatego, że mieliśmy złych żołnierzy, którzy nie chcieli się bić, a poddawali się masami. Masami! A teraz przegrywamy kontrrewolucję nie dlatego, że nasi oficerowie się rozpijają i myślą tylko o dziewkach, a dlatego, że nie mamy żołnierzy. Ot, jaka jest prawda prawdziwa. I odwracając się, nagłym ruchem do przebiegającego kelnera zawołał: Ej! Wacław się upił. Upił się niemożebnie, stalując wciąż nowe wódki i przygadując. — To nic, swoi ludzie, policzymy się. A później wstał pijany, lewrócił krzesło, przepchnął się, zataczając do orkiestry, rzucił na klawisze jakiś banknot, długo certował się, zanim odebrał skrzypkowi skrzypce i zagrał fałszując. — Boże, cara, chroni. To miał być przejaw jego... Sceptycznego dowcipu, ale go nikt nie zrozumiał, ale też nikt nie wyrwał mu skrzypiec, ale też i nikt nie powstał uroczyście na dźwięk hymnu, gdyż było obojętne, kto gra i co gra. Tylko dziewczyna w granatowej sukni, zatrzymując się w tańcu, uniosła w oburzeniu ramiona i powiedziała do partnera. — Też wariat? — wymyślił, co grać. Tylko oficer niemiecki zapytał o coś dane i później... Odkiwnął ze zrozumieniem na jej obojętne wyjaśnienie poparte lekceważącym machnięciem ręki nazajutrz udali się w dalszą drogę i przeszli piechotą już przez uszkodzony na narwi most kolejowy doł i szumiał w żelaznych wiązaniach mostu wilgotny prawie wiosenny wicher nad rzeką pokrytą lodem zachodzące słońce. Zapaliło na minutę drobne chmurki różowym odblaskiem i wnet zgasiło. Było stąd już niedaleko do miejscowości, gdzie zapisali się wszyscy trzej do formującego się pułku ułanów. Wychowanie na klindze Złato Usta Rozdział ósmy Na ranną modlitwę czapki zdejm! Po kołnierzu stojącego w pierwszym szeregu Brąkiewicza Pełznie wesz. Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, Bądź pochwalon, Boże wielki. Maszerujący na ćwiczenia w pierwszym szyku August wszelaki skarży się. Powiadam ci, bracie, kurwa, twoja mać, Jak mnie ten pierdolony but uciska, że... Nie możesz wyfasować innej pary? Skąd? Wy! A powiedz, że znalazłeś. Radzi głos z tyłu. Ostrogi wachmistrza Napiórkowskiego, który idzie bokiem. Dzyń, dzyń. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Pierwszy pluton. Stać. Rozwiniętym w prawo. W tyralierę. Padnij. Cel. Skraj lasu przed nami. Celownik siedemset. Od lewego. Po jednemu. Cel pal. Już. Karaś. Poduszkę pod dupę zapomniałeś, co? Powstań, padnij nie namyślać się jak wam będą bzykać prawdziwe kule to będziecie padać jak śliwki w gówno bagnet na broń skokami naprzód żeby jemu tak nogi powyrywać z dupy temu napiórkowskiemu zrób mu dziecko też nie będzie lepszy ach ty mać mać twoja kurwa takatami nazad i w poprzek i w środek i na dziewiątą półkę dopier wólki Ćwiczenia w konnym szyku z białą bronią prowadził sam porucznik Kluczkowski, zawodowy oficer z byłej armii rosyjskiej. W dół na prawo rąb, na lewo kłój, kosowski, jak rąbiecie. Co to u was, szabla czy słup telegraficzny w ręku kalieka? Kto myśli, że jak raz ostrogi o to już ułan, ten się myli kalieki. Pełny obrót. Nie zarzucać szabli dla rozmachu za plecy. To nie drwa się kierun dla cioci Rozi rąbać. Z nad głowy, lekko w tył i raz go ruchem obrotowym. Ech, kalieka. Nie łamać łozy, a ścinać. W worek kłóć, nie panu Bogu powietrze. Jak pan Bóg się rozeźli, to dołu z ramej. Śmierci nie ukłujesz żadnej dziwki. Łoza, powtykana w trzymacze, zastępowała na ćwiczeniach nieprzyjacielską piechotę. Worek z sianem, zawieszony na wysokości jeźdźca, zastępował nieprzyjacielskiego kawalerzystę. Ma e, m... — zamruczał raptem porucznik Kluczkowski. Nazwisko. Ułan pierwszego plutonu drugiego szwadronu Krotowski Karol, panie poruczniku. M... m... Ten będzie dobrze rąbał, bruknął do wachmistrza. Dalej. Żeby ciebie kur nie rodziła, takiego konia mieć pod sobą, zauważa Kosowski. Odstawić dość. No, idzie ten, szepcze ktoś z boku, za pier, rotmistrz. Będzie znowu wstawiał. Drugi szwadron, baczność, komenderuje porucznik. Rotmistrz Pawłowski odsalutował krótko i dosiadał podanego mu konia. Drugi szwadron, na moją komendę, rozwiniętym frontem w lewo, lance do boju, szable żaj. Pod kosowskim zawalił się jednak koń. Śnieg. Miękko.